Ej, ty, facet. Nie, trąsia. Jest. Co się stało? Ale z nas wariaty, nie. Centralnie przez palący się most przejechaliśmy. Wozem, który waży ze 100 kilo. To wszystko powinno się zawalić. O nie, atakują nas strzałami płonącymi. A tu diabły szatany. Wjechałem w jeden. Pust nam się pali. Leonardo, gaś! Gdzie masz gaśnicę w samochodzie? Pomocy! To szaleństwo! Gonią nas! Ja ledwo co skręcam. Nie jest za wesoło. Robię tu slalom. Oj, prawie w drzewo walnąłem. Kręcaj. Dobrze jest. Głupi powóz. Muszę ci trochę pochybotać, bo mnie tu zaraz złapiesz. Spadaj z mojego wozu. Ostaw kierowcę. Nie wolno dotykać kierowcy podczas jazdy. Ups. No by się zapaliłem. Niedobrze. Ups. No dobrze. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Spadaj stąd. Nadprowadzić mnie nie pozwolicie. Dobrze. Turbo włącz. Uff, udało nam się. Szalona przejażdżka. O nie, pijanemu oddałem kierownicę. Niedobrze. Szybko żeście tu dotarli. Czekam na was, no dalej. To zaatakowanie mnie na moim wozie. To był Pimp My Ride, nowa edycja, no. Moim nowym Ezio Mobilem jechałem. Ezio Mobil XT 1900. Kurde, musiałem go zostawić Leonardo. A jak go zepsuje? Jak zgubi kluczyki od konia? Dobrze. Muszę go dogonić, bo jak mi tutaj zepsują moją brykę, to nie będzie zbyt wesoło. Opony niedawno były wymieniane. Do wulkanizacji pójdzie jeszcze. Muszę wypić sobie. Ej, pamiętać muszę, żeby kostium sobie... nie kostium, polepszyć sobie zbroję. Mam cię, jest. Tak, zbinki, chodź tu. Pięknie, centralnie. O, jakim główkę walnąłem. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Bądź taki grzeczny. Tak. Mamusia ci nie pomoże. Twoja mamusia w burdelu pracuje. I wiesz co? Ona się tam kutaski. O, tak jak ty teraz, to mój mieczyk. O, zobacz, ona tak bierze do buzi. Centralnie. Dorwę konia lepiej. Bo sobie będę na piechotę zakurzał. Tu też w tej wiosce chyba nic nie ma. Nie, ja chcę mi się patrzeć. Jakieś szkatułki ze złotem będą u góra. I tak się skończyła nasza przyjemna podróż. Naszym pojazdem. Ezio Mobilem. Ezio Mobil. No dalej, no. Jest, wreszcie. Teleportują mnie razem z moją szkapą. A co to miało być? Aha, czy się godzę tam wjechać, tak? Okej, gra mi zacinak diabli. Nie jest zbyt dobrze. Jednak się pomyliłem. Mówiłem, że na wioskach nie ma tego. Chyba, że to jest jako miasto. Nie ma grobowców, a jednak są. Dobra, idziemy do grobowca. To nasz cel główny. Grobowiec był... Wejście do grobowca było od strony... murów. Od strony fosy.
Oj, ty kurde, minąłem. Tutaj gdzieś? Nie, trzeba będzie na mury wejść. Dopiero i... Halo, wyżej nie możesz? Dobrze, przez lampę. Pięknie, Ezio, lubię cię. Dobrze, tu jest wejście. A więc... Plum! I do środka się dostajemy. I po kolejną część pieczęci. Fajne przejście, o którym nikt nie wiedział. Mimo, że się świeciło z odległości około 50 metrów, można było go zobaczyć. Nikt nie podejrzewał, że tam jest przejście. Gdzie ja tutaj trafiłem? Co to za popierdzielone... mamigłówki mnie tu czekają. Oby nie czasówki. Nienawidzę ich. Oj, chyba coś czuję, że będą mnie niestety czekały czasówki. Tajemnica Rivaldino. Spenetruj Roca de Rivaldino i odszukaj Rivaldino. Dobrze, i odszukaj ukrytą tam pieczęć asasyna. Dobrze, przystępuję do zadania penetracji. Oj, głęboko spenetruję. Dogłębnie. Tak jak mapa mi pokazywała, czyli tędy. W górę, panie Ezio, teraz tutaj, ta... O, co ty zrobiłeś? Czemu nie przeskoczyłeś tam? Dobrze. Teraz na ten sobie drebelek. Hop. Teraz na te mocne... Mocne drewniane beleczki muszę wejść. Otwieramy bramę. Ups, muszę się pośpieszyć. Ach, tak. Super długa czasówka. Tak, uwielbiam takie. Więc od razu nacisnę, skaczę, biegnę, hop, jest centralnie dobrze, dobry jestem. Teraz się muszę dostać na górę. A więc... I... Którędy to ja muszę tutaj? Muszę się jakoś odbijać? Nie. Może tu? Też nie. Może tak? A! Tutaj coś jest. Tę stronę, tak. Tu coś jest, to sobie to wezmę. Coś świecącego. Uuu, niedobrze. Spadłem. Niedobrze. Do góry. Bardziej w lewo, żebym nie spadł dobrze. Skrzynka pewno mi gówno co da, ale sobie ją wezmę. I tak tu więcej nie zawitam, więc trzeba zebrać wszystko, co się da. No, tak jak mówiłem. Gówno co mi dała. Na ten badylek. Dobrze. Teraz, gdzie ja jestem? Oj, nie podoba mi się ten widok. Powiedzmy, że... uda mi się tutaj. I spróbuję przepłynąć pod bramą. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. Ezio, nurek zawodowy. W górę, Ezio, w górę. Teraz w lewo. Jeszcze raz w górę. Skaczesz na prawo, kolego. Dobrze. Jak na razie jesteś posłuszny. Teraz pamiętaj w lewo. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Ups! Nie posłuchałaś się mnie. Ej, nie rozumiem tego. Jakim cudem on czasami doskoczy, czasami nie. Co się z nim stało? Może to trzeba w górę przytrzymać? Nie.
Dobrze, tak. Boję się tego. On zaczyna skakać nie tak, jak ja chcę. Okej. Na samą górę, dobrze. W lewo. Ty draju jeden! Co ci jest? Nie podobasz mi się, Ezio. Co ty sobie tu wyprawiasz? Co to ma być? Czemu nie mogę pójść w lewo? No kurczę, nie podoba mi się to. Właź wyżej, tak. Skacz w lewo. Czemu się nie złapiesz? Czemu się nie złapiesz? Nie rozumiem tej gry. Raz się złapię, raz nie. Dobra, teraz co mam? W prawo i hop. Dobrze, w górę. Tak. I w lewo, skacz. Dobrze. Jeszcze wyżej. W życiu nie miałem tak problemów z tym momentem jak teraz. Co ty robisz? Matole, jeden. Pomocy, nie radzę sobie. W takim głupim momencie. Nie rozumiem.